By przejść do kolejnych informacji, zburzymy trochę spokój, bo wraz z relacją, którą przygotowaliśmy, pokażemy codzienność innej grupy zawodowej, która gotowa jest do niesienia pomocy. Stoi na straży naszego bezpieczeństwa, szkoli się i to na arenie międzynarodowej. Mowa zatem będzie o trwających na poligonie w Orzyszu ćwiczeniach taktycznych Tumak-22 z udziałem żołnierzy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. W Polsce jest ponad 80 poligonów wojskowych, niejednokrotnie swą historią sięgających odległych czasów. Wśród nich jest zatem poligon w Orzyszu, który zaliczany jest również do jednych z największych tego typu obiektów wojskowych. Dla zobrazowania, teren jest większy niż na przykład największe mazurskie jezioro Śniardwy. To już tłumaczy, dlaczego żołnierze 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej właśnie w tym miejscu szkolą się i ćwiczą. My jako brygada jesteśmy przeznaczeni do obrony tutaj na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to nasz najbliższy poligon, który praktycznie odzwierciedla cały teren, jaki znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, więc i trochę terenu takiego pagórkowatego, i lasy, i jeziora, cieki wodne, więc możemy w pełni przygotować się do tego, co kiedyś może nas czekać. Jest to wpisane w charakter służby i wymagane, by stale podnosić umiejętności żołnierzy z wykorzystaniem nowych możliwości, czy to taktycznych, czy też sprzętowych. I ten teren idealnie się do tego sprawdza, ściągając żołnierzy z garnizonu w miejsce ćwiczeń, a nasza wśród nich obecność nie była przypadkowa. To zapowiedź dowódcy o otworzeniu się brygady na mieszkańców. Moją intencją jest to, żeby mieszkańcy Bartoszyc również zobaczyli, jak wojsko działa faktycznie w polu, zgodnie ze swoim operacyjnym przeznaczeniem, nie tylko na zbiórkach i paradach, ale również w sytuacjach tych, do których jesteśmy przeznaczeni. Zatem tym razem na polu walki na poligonie w Orzyszu, na którym Bartoszycka Brygada przebywa od 24 października do 25 listopada. Kilka razy w roku jednostka wyjeżdża na poligon. Kiedyś było o tyle gorzej, że nie mieliśmy stworzonych takich warunków jak teraz. Kiedyś zimno bardzo nam doskwierało. Potrafiliśmy jeść o tej porze roku zamarznięte posiłki, natomiast w tej chwili żołnierze mają komfort, mieszkamy wszyscy razem w ogrzewanych namiotach, posiłki praktycznie są przygotowywane przez naszych kucharzy, więc każdy może zjeść dużo, smacznie i to co chce. To z pewnością sprzyja podejmowanym zadaniom, które jasno określił sztab dowodzenia. W tej chwili bierzemy udział w ćwiczeniu Tumak-22, którego głównym celem jest sprawdzenie 20. Brygady Zmechanizowanej, sprawdzenie naszej gotowości do realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem. Brygada prowadzi działania obronne, potem przechodzi do kontrataku, forsuje przeszkodę wodną, co również Państwo będą mogli za kilka dni zobaczyć. No i jednym z epizodów w dniu dzisiejszym to jest kierowanie ogniem. Jest to kierowanie ogniem połączonym. Z tego względu, że wezmą tutaj udział w tym kierowaniu samoloty sił powietrznych, czyli F-16, rozpoczną od bombardowania. Następnie artyleria polska i amerykańska będzie stawiała ognie na przedpolu, aby obniżyć potencjał przeciwnika, udaremnić mu podejście do naszych linii obronnych. Rumuńskie zestawy przeciwlotnicze będą zwalczały przeciwnika powietrznego. Potem batalion zmechanizowany wraz z Abramsami amerykańskimi i naszymi czołgami PT-91 będą zwalczały cele na przedpolu, czyli podchodzącego przeciwnika. I na końcu do wycofującego się przeciwnika otworzą ognie śmigłowce Mi-24 z karabinu Vulcan. W
Warto podkreślić, że międzynarodowe ćwiczenia przekładają się na umacnianie potęgi wojsk sojuszniczych. Środowisko sojusznicze jest dosyć rozbudowane, bo mamy różne nacje, tak? Współpracujemy tutaj zarówno z Brytyjczykami, z Amerykanami, z Rumunami. Zwłaszcza tu na przykład podczas dzisiejszego ćwiczenia kierowaniu ogniem będziemy mieli współpracę z artylerią amerykańską, z rumuńską obroną przeciwlotniczą, jak również tutaj z plutonem czołgów amerykańskich. Więc te poziomy są dosyć szerokie. Układa się ta współpraca bardzo dobrze, bo oni, to już nie jest ich pierwsza rotacja, tak? Tutaj już jest 5 lat ponad batalionowa grupa bojowa w Giżycku stacjonuje i współpracowali zarówno z 15 Brygadą, jak teraz również współpracują z nami jako 20 Brygadą Zmechanizowaną, więc są przyzwyczajeni do tego. Są procedury ustalone, w jaki sposób ta współpraca się odbywa i nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o komunikację i współpracę. Oni są bardzo życzliwi w stosunku do nas, my tak samo podchodzimy w stosunku do nich. Zresztą jesteśmy wszyscy żołnierzami, więc, że tak powiem, różnice językowe nie mają roli, bo wszyscy przestrzegamy jakichś regulaminów i wiemy, do czego jesteśmy szkoleni. Ale z pewnością całe ćwiczenia podlegają ocenie i konfrontują przeszkolenie w garnizonie z tym na poligonie. No ja oczekuję tylko potwierdzenia swoich umiejętności. Drugi batalion zmechanizowany, który jest głównym ćwiczącym tutaj na tym poligonie, praktycznie od 3 lat osiąga gotowość do podjęcia działań i to ćwiczenie będzie takim zwieńczeniem i potwierdzeniem jego gotowości do realizacji tych zadań, które zostały dowódcy batalionu postawione. Tego dnia koncentracja skupiała się wokół głównego elementu ćwiczenia, więc kierowanie ogniem, ale zakres systematycznych szkoleń jest zróżnicowany. Takie sprawdzenia gotowości to jest przedsięwzięcie cykliczne, natomiast scenariusz każdego roku jest zupełnie inny. Więc w tym roku rozpoczynamy od obrony, kończymy natarciem. W następne takie ćwiczenie możemy prowadzić działania opóźniające. Jeszcze inne ćwiczenie, które będzie może za kilka lat z 20 Brygadą Zmechanizowaną, to będą typowo działania ofensywne. Bo jest z kim je przeprowadzać, potencjał jest ogromny i oby to zawsze były tylko ćwiczenia, gotowość bojowa, którą my także możemy podpatrzeć, podtrzymując lub negując zasłyszane informacje o życiu żołnierzy na poligonie, który terytorialnie i obszarowo może zaskoczyć. I dla cywili z pewnością to miejsce to wyzwanie.